50 na 90 chorób wywołanych jest przez poczucie winy, reszta przez niewiedzę. Taką oto ciekawostkę wyczytałem ostatnio w książce Bernardo Stamateasa Toksyczni Ludzie. Chciałbym ją Wam serdecznie polecić dzisiaj, ale zanim to nastąpi, pozwólcie, że jeszcze raz dookreślę, co my tutaj robimy. Kanał Hajrete, który oglądacie, to kanał dedykowany radości. Sama nazwa zaczerpnięta została z pierwszego listu świętego Pawła do Tesaloniczan, z 5 rozdziału 16 wiersza, gdzie Paweł po prostu wprost woła do Tesaloniczan hairete, to znaczy za panto te zawsze się radujcie. Radujcie się zatem. W domyśle wszystko, co tutaj robię, głosząc Słowo Boże, głosząc katechezy, to wszystko ma służyć jakby podniesieniu na duchu, pokrzepieniu, dodaniu radości, ale również moim celem jest, by wskazywać, piętnować także te rzeczy, te elementy, te postawy, te czynniki, które sprawiają, że skrzydła nam opadają, że ktoś jakby dał nam skrzydła, że radości brakuje. Stąd kanał antydepresyjny. W tym kluczu właśnie tej, tego drugiego członu, tej nazwy mojej, mojego kanału na YouTube, w tym kluczu bardzo wpisuje się fajnie książka, o której wspomniałem na początku. To znaczy Toksyczni ludzie Bernardo Stamateasa. Ja tak przypadkiem zupełnie trafiłem na tę pozycję i to nawet od drugiej części zacząłem. Nie wiedziałem, że istnieje pierwsza. Stamateas w 2008 roku napisał tą, którą obecnie czytam, tą pierwszą część, a ja zacząłem od drugiej. Bardziej toksyczni ludzie. Niesamowicie mi się spodobała. Zdecydowałem szybko sięgnąć do tej pierwszej części i ta również jest bardzo fajna. Ona otwiera oczy na wiele Postaw, zachowań, które mamy dookoła siebie i nie potrafimy sobie z nimi poradzić. Nawet może sami pasujemy do różnych profili, które autor kreśli w poszczególnych rozdziałach. Zdziwiło mnie bardzo, ale jednocześnie otworzyło oczy to, że autor swoją prezentację tych właśnie toksycznych osobowości, toksycznych zachowań i postaci rozpoczyna od wywo wywoływaczy poczucia winy. Podtytuł jest jeszcze bardzo ciekawy. Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłam, ty tak mi się odpłacasz, małymi literkami, matka do syna. Zaraz przypomniałam się historia z księdzem Pawlukiewiczem, kiedy to pewnego razu pewien mężczyzna, żonaty, ojciec z dziecią, przyszedł do niego z problemem. Otóż okazało się, że miał bardzo toksyczną matkę, która wywołała w nim poczucie winy. Do tego stopnia, kiedy tylko jej nie odwiedzał, a odwiedzać musiał codziennie, zaraz po pracy na drugi koniec miasta musiał jechać, żeby matkę odwiedzić, bo jak nie, dostawała spazmów i w ogóle, i w ogóle. A przez to zaczęła się, przepraszam, kolokwialnie mówiąc, sypać jego rodzina. Dzieci też na tym cierpiały, bo ojciec zawsze musiał matkę odwiedzić. Zaczęło się dziać źle w jego małżeństwie, więc z jednej strony doznawał nalegania i z drugiej. I matka, i żona po prostu nie dawały za wygraną. Poszedł do Pawlukiewicza i pyta, co on ma zrobić. Pawlukiewicz niewiele się zastanawiając mówi, trzeba się modlić o zejście mamusi. Ta odpowiedź była jak kubeł zimnej wody wylany na głowę tego człowieka, ale ja nie wiem dokładnie, co Pawlukiewicz miał na myśli. W każdym razie myślę, że bardziej niż faktycznie o tą modlitwę chodziło mu o to, żeby się ten człowiek ogarnął. Jeśli założył rodzinę. Nie odciąwszy pępowiny, ciągle dając się manipulować matce, no to yy, pff, zrobił krzywdę i sobie, i swojej rodzinie. Jest niedojrzały, nie powinien był się żenić i zakładać rodziny. Ale jak już założył, no to niech się ogarnie jak mężczyzna, niech się określi i niech przerwie ten kołnierz sztywny, ten gorset, który matka mu założyła w, poczuciu, w sensie poczucie winy, które mu zaszczepiła. No właśnie, ale jak pewnie wszyscy wiemy, to nie jest takie proste. Niemniej jednak niezbędne, żeby móc dojrzewać, żeby móc kwitnąć i naprawdę dążyć ku temu, ku czemu zostaliśmy stworzeni, ku szczęściu, ku radości. Nawet święty Paweł mówi w tym liście do tesaloniczan wspomnianym, że naszym celem albo wolą Bożą dla nas nie jest, byśmy byli nieszczęśliwi, ciągle zgnębieni itd. Bóg chce, żebyśmy byli radośni, Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi. No przecież nawet no, zmierzamy do nieba, prawda? Dokąd? Do największego szczęścia, jakie można sobie wyobrazić. Więc ostatecznym celem człowieka jest szczęście. Ale już tutaj na Ziemi mamy dążyć do szczęścia. Niektórzy już z dzieciństwa mają zakorzenione takie przekonanie, że najpierw powinni zaspokoić potrzeby wszystkich innych. O sobie zapominając, podczas gdy my wszyscy mamy jakieś potrzeby z natury, z urodzenia. Potrzeby fizyczne, no trzeba się gdzieś przebiec, coś poćwiczyć, w jakiś sposób się rozwinąć fizycznie. Nie można cały czas siedzieć w miejscu, trzeba gdzieś się przejść, potrzeby. Intelektualne, potrzebujemy wiedzieć coraz więcej, od dzieciństwa mamy naturalną ciekawość. Potrzeby emocjonalne, trzeba być z kimś w relacji, mieć jakąś relację ze środowiskiem, ale nie w sensie środowiskiem tylko tym stworzonym, ale i ludźmi, relację jakąś mieć, prawda? To są wszystko potrzeby naturalne, klasyczne dla, dla ludzi. Potrzeba odpoczynku mieści się na przykład w tej pierwszej grupie. I teraz, jeśli sobie tego odmówimy, to wcześniej czy później ta. To, jakby to zmęczenie gdzieś tam skumulowane, po prostu da o sobie znać. I albo na zewnątrz, albo do wewnątrz eksploduje. Dlatego nie można myśleć tylko o innych bez myślenia o swoich potrzebach. Przychodzi mi tutaj do głowy taka myśl, taka, taka historia. Lecicie samolotem, i kiedy na początku, zanim jeszcze samolot wystartuje, to stewardesa będzie opowiadać, co trzeba zrobić, w sytuacji, kiedy nie daj Boże spadnie ciśnienie w kabinie samolotu, trzeba, mianowicie wypadną takie maski, trzeba je sobie założyć na, na twarz. Ale jeśli ktoś leci z dzieckiem, to wbrew naturalnemu instynktowi nie powinien najpierw dziecku zakładać, tylko najpierw sobie, potem dziecku. Dziecko sobie da radę. Natomiast jeśli zacznę się dzieckiem zajmować, o sobie zapomniawszy, może się okazać, że dla żadnego z nas, ani dla dziecka, ani dla mnie nie skończy się to dobrze. Mhm. Innymi słowy, najpierw trzeba o swoje rzeczy zadbać, o swoje potrzeby. Takie nie mówimy tutaj o jakimś narcyzmie, nie mówimy o egoizmie, ale trzeba rozpoznać i zadbać o swoje najprostsze potrzeby. Wtedy dopiero można powiedzieć, jestem gotowy, żeby innym o innych zadbać. Ale czasem także żyjemy w poczuciu takiego, takiej odpowiedzialności za błędy innych ludzi. I to, są, to jest równie toksyczna sytuacja. Czujemy się odpowiedzialni, winimy się za to, że członkom naszej rodziny się nie udało, albo może, że spotkało ich jakieś nieszczęście. Winimy się do tego stopnia, angażujemy się w ich życie, do tego stopnia, że nasza własna rodzina, która jest też pewną potrzebą, nasza własna rodzina niestety doznaje uszczerbku w tym względzie. W ten sposób można zniszczyć najpiękniejsze związki, najpiękniejsze rodziny. Stamateas podaje tutaj kilka przykładów. Jeden zwłaszcza podoba mi się bardzo, mówi o kobiecie, która jest matką, ma kilkoro dzieci. No i jednocześnie jak każda kobieta lubi pewne luksusowe dobra, na przykład drogie perfumy. Ale przychodzi, stając przed wystawą sklepową, dochodzi nagle do niej, że ona nie może sobie kupić tych perfumów. Bo przecież dzieci mają tyle potrzeb, trzeba tam wszystko im kupić i tak i I mówi autor, okej, okay, może rzeczywiście. 20 para butów dla dziecka i 30 t-shirt to jest dobry pomysł, ale może dzieci mają już wystarczająco i teraz tylko potrzeba, żeby zobaczyły swoją matkę zadowoloną. Zadowoloną właśnie choćby po nabyciu tych drogich perfum. No bo hello, no o co innego chodzi? Inny przykład, który podaję, ktoś na przykład mówi, nie mogę być radosny, nie mogę się cieszyć, albo jak ja mogę się cieszyć, skoro w mojej rodzinie brat, siostra, matka no, rozwiedli się i są samotni, że ja nie mogę po prostu się cieszyć. Otóż możesz, to nie jest twoja wina, to nie jest twoja sprawa, mówiąc bardzo wprost i... Nie może to mieć przełożenia na Twoje samopoczucie. Bo oczywiście te osoby mogą chcieć w ten sposób Tobą pograć, że ponieważ im się życie nie udało, to powinieneś być, powinnaś być w ich życiu i jakby, że tak powiem, wypełnić tę lukę. Ale to nie jest prawda. To jest patologia. To nie jest nic naturalnego. Ktoś inny powie, no nie, no nie możemy jechać na wakacje. Przecież jakby to wyglądało? Mojej rodziny nigdy nie było stać na, na wyjazdy, bo już za granicę to bynajmniej. No ale stać ciebie, tak? Wygospodarowałeś kwotę, daj sobie nagrodę. Co ma wspólnego to, że twoich, um, twoich członków twojej rodziny nie stać na to? Ciebie stać i jedziesz. Dajesz sobie nagrodę. Nie możesz się czuć winny z tego powodu, że ktoś inny nie ma takich rzeczy. Nieraz rodzice dzieciom mówią, musisz zjeść to, co jest na talerzu, bo dzieci w Afryce głodują. Nawet nie zdając sobie sprawy, że takie mówienie może przyczynić się do różnych złych nawyków. Pamiętam, miałem kiedyś takiego znajomego, dzisiaj już bardzo sędziwego człowieka, który zawsze był bardzo otyły. I któregoś razu powiedział mi swoją historię. Otóż dojrzewał właśnie zaraz po wojnie. Jego matka pamiętała jeszcze czasy recesji w latach dwudziestych, czasy wojny, kiedy bardzo trudno było o żywność. I kiedy on, tylko jako mały chłopiec, grymasił nad jedzeniem, to matka zaraz dostawała spazmów, mówiła o niewdzięczności, że ona tutaj tak się stara, a tutaj nikt tego nie docenia. I ten chłopiec, wówczas chłopiec, chciał po prostu. Yy, jakby żeby mama nie płakała, i w poczuciu właśnie winy, w które mama go wbijała, ja zjadał to wszystko, co matka dawała na talerz, niezależnie od tego, czy był głodny, czy nie. I po kilkudziesięciu latach, był już wtedy człowiekiem około 60-letnim, kiedy go poznałem, mówił, że on ma taki imperatyw zaszczepiony z dzieciństwa, że jak widzi, co, jak mu ktoś coś na talerz położy, on nie może tego nie zjeść. Po prostu musi zjeść do końca, niezależnie od tego, czy jest głodny, czy nie. Ale obok tego, że my możemy mieć poczucie winy, właśnie takie irracjonalne, absurdalne, które nas blokuje, zamyka, jakby dajemy innym władzę nad sobą, pozwalamy sobą zarządzać, i co więcej, to przechodzi do naszej osobowości, staje się częścią naszej osobowości. Ta toksyna staje się częścią nas. Ale są też ludzie no, dookoła nas, którzy właśnie całą toksyną zostali dotknięci i oni zrobią wszystko, żeby nami manipulować w kluczu tych manipulacji, których sami doświadczyli. Pierwsza manipulacja, którą podaje Stamateas, pewnie można by ich mnożyć, to jest to, kiedy ktoś mówi ci zrobiłeś to dobrze, ale w domyśle można by zawsze lepiej. To ale jest już zawsze niepotrzebne, ale nie w ustach manipulanta, który próbuje wbić cię w poczucie winy. I choćbyś na głowie stanął, choćbyś zrobił to no, jak geniusz, jak po prostu, że lepiej na świecie nikt by nie zrobił, zawsze będzie coś nie tak. Całkiem niedawno opowiadał mi pewien, pewien człowiek no, w moim wieku o swojej relacji, toksycznej relacji z ojcem. Otóż z ojcem wspólnie prowadzą biznes od mniej więcej 30 lat i on opowiada, że nigdy ojciec nie, powie, nie pochwalił go. Nigdy nie powiedział mu, że coś dobrze zrobił. Co więcej, nigdy nie przyznał mu racji. Mówił, że ostatnio, kiedy zdał sobie z tego sprawę, pod wpływem lektury, pod wpływem spotkań z jakimś psychologiem, że właśnie jego problemem jest ta toksyczna relacja z ojcem, zrobił taki eksperyment i wygłosił jakąś tezę, która była tak oczywista, jak to, że, no, że w dzień jest słońce, a w nocy słońca nie widać. Wygłosił taką tezę, i wówczas ojciec spojrzał tak przed siebie i powiada: Myślę, że nie masz racji. Więc tego rodzaju manipulacja oczywiście zmierza do tego, że manipulant, manipulant chce przejąć nade mną kontrolę, nade mną władzę i potem dowolnie ustawiać mnie na szachownicy swoich celów. To jest toksyczne, to jest patologia. Mówi dalej Stamateas, wlicza, Taką inną manipulację. Mój ból jest większy od Twojego, tak ją nazwał. Czy zdarzyło Wam się kiedyś, że idziecie do kogoś, żeby się wygadać, bo coś trudnego Wam się przydarzyło, jakaś tragedia spotkała, i nagle łapiecie się na tym, że to nie Wy jesteście pocieszani, tylko pocieszacie osobę, która miała Was wysłuchać? Na zasadzie, oj, ale wiesz, no, ale mój ból jest większy od Twojego. To jest manipulacja, która ma utrzymać tę osobę w pewnej roli, którą sobie przyjęła, w of roli ofiary. Ty chcesz, albo nieświadomie, chciałbyś przejąć ten jego piękny świat ofiary, którą sobie, który sobie już ten człowiek zagospodarował. Przez to twoje nieszczęście chciałbyś, niechcący nawet, wejść w tą jego, ten jego świat ofiary. Oj, nieładnie. Wobec tego on nawet z tego zrobi dla ciebie Pewnego rodzaju obroże, którą będzie chciał zarzucić ci i tak prowadzić, żebyś to Ty jego pocieszał, to Ty jego, jego potrzebę zagospodarowywał, żeby mógł Tobą ciebie rozprowadzać. Trzeci przykład jest taki, że to Ty jesteś winny za to, co zrobiłem. Jeśli dajemy sobie powiedzieć: Wyprowadziłeś mnie z równowagi, nie mogę na Ciebie patrzeć, yy, to ty jesteś winny wszystkich moich błędów. Jeżeli matka będzie całe życie powtarzać, nawet żartem swojemu dziecku, że urodziło się, a ona była wtedy na trzecim roku studiów i nie mogła tych studiów skończyć, przez to, że musiała urodzić dziecko, potem się nim zająć. Jeżeli matka będzie powtarzać swojemu dziecku takie coś, to to jest manipulacja od, od pierwszych dni życia tego nowego człowieka. I to może mieć skutki po prostu katastrofalne w życiu tej osoby. Ktoś, komuś, ktoś poprosił kogoś o radę, a potem wrócił z pretensjami. Poradziłeś mi tak, a to zupełnie nie zadziałało. Ja ci poradziłem, ale ja nie wybrałem za ciebie, ja nie zdecydowałem. Ty masz swój rozum, ja powiedziałem swoją opinię. To nie jest moja wina, że ci nie poszło, że to dla ciebie nie zagrało. Pytałeś mnie o radę, powiedziałem ci, jak myślę. Nie musiałem mieć racji, wydawało mi się, że mam, nie chciałem dla ciebie źle. Ale nie mogę tego przyjąć, bo ten człowiek próbuje wbić mnie w poczucie winy. Od razu powinna się zapalać czerwona lampka. Czyli to ty jesteś winny, że coś się stało. Dziecko może czuć się winne, bo się rodzice rozstali. I matka może nawet coś takiego dziecku mówić. Za wcześnie się urodziłeś, ojciec ostatecznie zdecydował, że to jest nie dla niego, że to ten trudy ojcowskiego życia nie są dla niego, dlatego ją zostawił i ona jest teraz taka nieszczęśliwa, a to wszystko jest twoja wina. No różne mogą być sytuacje, w różny sposób możemy postrzegać rzeczywistość, ale to jest klarowny sygnał manipulacji, trzeba się tego strzec i od tego uciekać jak najdalej. No właśnie, ale co zrobić? Jak się uwolnić od tego poczucia winy? To też Stamateas mówi o tym bardzo wprost. Po pierwsze... Nie ma jakiejś takiej jednej recepty, którą można by te, ten gorset sobie rozciąć i wyrzucić. Natomiast trzeba zacząć od pewnych pryncypiów. Po pierwsze, jeśli naprawdę gdzieś komuś coś zrobiliśmy źle, jeśli naprawdę um, czemuś jesteśmy winni, to poprosimy o przebaczenie. Prosimy o przebaczenie i naprawimy ewentualne błędy, naprawimy ewentualny skutek. Prośba o przebaczenie nie jest. Nie, nie jest tu pokażająca broń Boże. Ona jest synonim, z symbolem wielkości człowieka. Po drugie, uświadamiamy sobie, że każdy z nas ma prawo do szczęścia. Jeśli przebywanie z tą czy inną osobą, praca z tą czy inną osobą jakby sprawia, że jestem bardziej nieszczęśliwy, to już jest sygnał, że coś tutaj nie gra, że jest jakaś toksyczna relacja. Każdy z nas ma prawo do szczęścia. Nikt nie może nam tego odebrać, bo to nam Bóg włożył to w serce. Po trzecie, trzeba pamiętać, że każdy ponosi odpowiedzialność za swoje błędy, za swoje i tylko swoje błędy. Nie mogę ponosić odpowiedzialności albo utożsamiać się z błędami innej osoby, choćby była najbliższą mi krewną osobą. Każdy ponosi odpowiedzialność za swoje błędy. Jeśli zacznę żyć życiem innych ludzi, to się musi skończyć źle. Po czwarte, za każdym razem, kiedy podejmujesz jakąś decyzję, zadaj sobie pytanie, czy ta decyzja doprowadzi cię do tego, że staniesz się lepszą wersją samego siebie. Po piąte, jeśli organizujesz coś, jakiś projekt, coś wspólnie z kimś musisz albo chcesz zrobić, i zapraszasz kogoś do udziału w takim projekcie, to zapytaj się najpierw siebie, czy ten człowiek aby na pewno sprawi, że się rozwiniesz, że będziesz się mógł uskrzydlać, że znowu staniesz się lepszą wersją samego siebie, jeśli będziecie razem pracować. To takie krótkie podpowiedzi. Oczywiście nie wszystko wam tutaj streściłem, ale zachęcam do lektury tej książki Bernardo St. Mateasa. Toksyczni ludzie. Ona bardzo wiele wyjaśnia. Myślę, że może być świetną podpowiedzią dla nas wszystkich, którzy mamy radość albo zabiegamy o nią i nie pozwolimy jej sobie zabrać. Nikt i nic nie zabierze mi radości. Tego się trzymajmy. Pozdrawiam, ksiądz Dariusz Iwański.